Dzień dobry. Dzisiaj opowiem o żuku, odpowiem na pytania o żuka i powiem, jak moim zdaniem się spisuje, dlaczego go mam i tak dalej, oraz poskładam ten oto wózek. Ogrodniczy, który ma w pewnym zakresie zastąpić taczkę. Jak nie interesuje Was jeden lub drugi temat na filmie, a inny tak, miało to wiele sensu, co powiedziałem, to w opisie filmu i tutaj na dole, na tej powiedzmy osi czasu do przewijania, macie timestampy, kiedy jest o wózku, a kiedy jest po żuku. O żuku. Dlaczego taki wózek? Taczka, no jest to wynalazek genialny, ale jednak ma dwie wady. Po pierwsze, bardzo mocno nadwyręża moje zdechłe plecy, co tutaj nie powinno występować, bo cały ciężar będzie spoczywał na kółkach, a plecami będę tylko ciągł jak koń, a w tym jestem dobry. I ten wózek nie powinien aż tak bardzo słuchać się grawitacji jak taczka, która cały czas chce leżeć zamiast stać, jak jest krzywo, a tutaj jest wszędzie krzywo, oprócz może kawałka ścieżki na ogródku. Tak, bierzemy się za składanie tego. A, to jest Hecht 52145 i był kupiony w promce 209 zł. Normalna cena to chyba 300? 300 z tego co pamiętam. Nie dałbym za niego 300, ale 200, biorąc pod uwagę, że ta moja najtańsza gówniana taczka kosztuje teraz 150, uznałem, że to bardzo dobra cena. Jestem Januszem, więc kupiłem. Dla innych Januszy, wiem, że tam jesteście, pamiętajcie, że w Aldim od piątku są budki dla ptaków pod dwie dychy. Też zajebista cena, nie wykupcie mi. No. Jak ogląda to ktoś z Hechta, to mam listę rzeczy od Was, które chciałbym przetestować. Możecie mi wysłać. Wy mi dacie rzeczy za darmo, a ja Wam zrobię filmy za darmo. Jestem profesjonalnym robicielem filmów. Ten zaczep można podobno zmienić i założyć taki, który pasuje do traktorka, ale to trzeba kupić osobno. Na razie to nie problem, bo ja jestem traktorkiem. Niestety dzisiaj nie ma ze mną Martynki, bo chciałem ją bardzo powozić w tym wózku, ale to nastąpi wkrótce. Nie ominie jej to. Dzisiaj nie będziemy tego wózka testować i nie mam za bardzo co wozić. Czy może mam, ale nie wiem, czy mi się chce to nagrywać. Powiem, co mi się podoba od razu. Zajebiste. Ciężko pogubić, a ja często gubię rzeczy. I gruby plastik. Reszta wygląda ok. Pierwsze wrażenie, na pewno dużo porządniejszy niż najtańsza taczka. Oczywiście to jest film, jak nie składać wózka ogrodowego, także ta instrukcja raczej będzie jak nowa, jak skończę. Ale rzadko czytam instrukcję, ale oglądam obrazki i widzę, że to jest zupełnie inny wózek niż ten, który jest w pudełku. Także zaczyna się bardzo dobrze. Oczywiście też cieszyłem się, że jest to wszystko w tym blistrze, a
wysypałem to i tak pogubię. Na razie nie powiem, że czytanie instrukcji jest dla słabych, bo może jeszcze się pomylę po drodze. Ale postaram się pamiętać, żeby to powiedzieć, jeżeli poskładam to dobrze za pierwszym razem. Czy chłopski rozum jest w stanie rozgryźć, jak złożyć wózek? A tu pewnie widać tylko moje plecy. To jest ten moment, kiedy zależy do instrukcji, bo nie ma tutaj żadnych bolców, sworzni, żeby zamocować to, powiedzmy, ramę do tej michy. Zostały tylko dwie śrubki, ale to na śrubkach ma bardzo mały sens. Oczywiście chcą tam śrubki. Po tej stronie za nisko wywiercili otwór i nie będzie to działać, a akurat dzisiaj nie mam ze sobą wiertarki i wiertła, żeby to poprawić. Zajebiście. Tu by się przydało trochę smaru. Nic nie mówię o smarowaniu. O, widzicie, tutaj dali taki sworzeń z zawleczką. Takie coś dużo lepiej by się spisało też tam. Dwie rzeczy. Oprócz klucza 13, 22 i śrubokręta Philips lub płaskiego, jakiegoś dużego, potrzebujecie też trochę smaru i najlepiej mieć przy sobie wiertarkę i jakieś wiertło do drewna w przypadku, jak źle wam nawiercą otwory pod śrubki. I to chyba tyle. A i koła są nienapompowane, a ja zapomniałem dzisiaj kompresora, także nie pojeżdżam sobie. Także tak, o, wózek działa, wywraca się,
tu się nie blokuje, bo dziura jest źle. Zgodnie z oczekiwaniami mocne 2 na 10. To znaczy nie, no dobra. Z tą dziurką mogli się lepiej postarać, ale może akurat ktoś miał zły dzień, a poza tym chyba będzie ok. Wnioski i rekomendacja lub wręcz przeciwnie będą wkrótce, jak go poużywam. A teraz przejdźmy do spraw innych, czyli do żuka. Otóż najpierw odpowiem na pytanie, które sam sobie zadam. W sumie nie, to pytanie zostało zadane na priv. Czy poleciłbym żuka jako taki no wóz na działkę? W obecnych czasach nie. Nie poleciłbym z wielu powodów. Po pierwsze, w tej cenie, w jakiej teraz żuki są, bo jest podatek od klasyczka oraz chociaż to jest chuj, nie klasyk moim zdaniem, bo to jest wóz do roboty, a nie żaden klasyk. I nie rozumiem, dlaczego jakieś właśnie dostawczaki czy tam ciężarówki czy inny tam sprzęt ciężki rośnie w cenę. To chyba tylko nostalgia i mam nadzieję, że to się skończy. No ale przyjrzałem wczoraj OLX-a i wiem, że w cenie żuka można sobie kupić LTK na bliźniaku. Jakąś tam w miarę, może niezdechniętą T4 z paką, jakąś kaczkę i było kilka innych wynalazków. Ale te trzy są takie popularne, znane i być może taka kaczka albo LTK radziłaby sobie w lesie lepiej, ale nie wiem i nie będę ściemniał. Nie wiem, czy mają blokadę, nie wiem, jak taki bus na bliźniaku sobie daje radę na jakiejś tam nierównej, piaszczystej drodze z dziurami. Nie mam pojęcia, także nie będę się mądrował. Ja bym osobiście te czwórki nie wziął do lasu. No nie wiem czemu. Tak jakoś czuję, że nie dawałaby sobie za bardzo rady. To jest taki bardziej bus, powiedzmy, nie wiem, na jakąś bardziej cywilizowaną budowę. No ale to już zostawiam wam. W wielkim skrócie, jakbym był normalny, nie kupiłbym żuka na działkę. Trzeba być z wyrolem, żeby w dzisiejszych czasach z własnej woli kupić sobie taki wóz na wóz misyjny. Teraz będą pytania i odpowiedzi. Pytania będą widoczne na ekranie, ale dla tych, którzy nie potrafią czytać, i przeczytam je sam. Jeżeli będzie internet. Który rocznik żuka? Tu pyta Jarek, zdrowy zagonek. Ile ma przebiegu, ile pali na 100, ile ma kucyków? Jaka max ładowność na pakę? Czy Martynka prowadziła żuka? Czy właściciel płakał, jak sprzedawał? Właściciel bardzo się cieszył, że się go pozbywał, bo zajeżdżał go w zakładzie, który się zajmował produkcją nagrobków, tam z granitu i tak dalej. I jak to sam określił, ten żuk jest im za mały. Ładowali na niego tyle, że aż się burty wygięły w banana wszystkie. No i zajechali go i sprzedali. A idiota przyjechał i kupił. Martynka prowadziła żuka po lesie, nad rzeką i generalnie na jakichś tam bocznych drogach, ale nie w takim normalnym ruchu, bo się trochę cyka. Max ładowność na pakę w żukach jest taka, ile wejdzie,
to tyle się ładuje, a oficjalnie 800 kilo. Pali dużo, 15-17 litrów na setkę. A rocznik to 1990. Hobby Ino pyta, kiedy chrzciny. Nie będziemy chrzcili żuka, bo jest szatanistą. Czy to jego oryginalny kolor, pyta Sabina. Tak, to jest jego oryginalny kolor. Łukasz pyta, czy to kara, czy własny wybór. Jestem masochistą, to jest mój własny wybór. Przemo pyta, kiedy jego remont zobaczymy. Nie zobaczycie remontu, bo ten samochód jest dobry i nie trzeba go remontować. A po prostu będę go łatał w miarę tego, jak się psuje i mam nadzieję, że do remontu nie dojdzie. A jeżeli dojdzie do remontu, to najwyżej do remontu silnika, no to wtedy go zobaczycie na moim drugim kanale, gdzie dłubię takie rzeczy i kaleczę angielski. Hobby Ino pyta, ile macie lat. Zdrowy Zagonek pyta, kiedy posprzątasz w żuku i ile par rękawiczek skrywa żuk? I czy ma schowek na rękawiczki? Nie ma schowka na rękawiczki, cały żuk jest wielkim schowkiem. Rękawiczki jeżdżą pod fotelem i jest w nim około jedna paczka rękawiczek. A posprzątam sprzątam w nim wtedy, kiedy po prostu już mi się wysypuje, jak wysiadam, to wtedy sprzątam. Sprzątanie ogranicza się do wyrzucenia śmieci. Wychodzi na to, że to wszystkie pytania. Ostatnie pytanie, które najbardziej mi się podoba, zadał Old Junk and Random Stuff. Pozdrawiam, zajebisty youtuber. Czy dużo się psuje, jak wygląda obsługa i czy lepiej kupić coś innego w tej kasie? Na ostatnią część tego pytania już odpowiedziałem, tak, lepiej kupić sobie coś innego. Chyba, że jest się chorym na umyśle, to polecam. Nie psuje się dużo. Wszystkie lub większość tych usterek, jakie miałem, to były zaniedbania poprzednich właścicieli, po prostu był zajechany jak koń po westernie, a to, co się psuje, to po prostu chochliki, takie jak na przykład wtyczka się wysunie, bezpiecznik ze starości się rozsypie, takie rzeczy. Trzeba poszukać, mieć cierpliwość. I to się zrobi najczęściej małym kosztem, jak się już znajdzie. Jak wygląda obsługa? To jest też jeden z powodów, dla których nie polecałbym żuka komuś, kto nie jest graciarzem. Obsługa jest dużo bardziej skomplikowana niż we współczesnych samochodach. Praktycznie przy każdej wymianie oleju, czyli tam co 5-6 tysięcy kilometrów, musicie wyregulować zawory, rozebrać i wyczyścić gaźnik, oraz co jeszcze? I najlepiej wtedy też przesmarować całe zawieszenie. Więc jeżeli ktoś nie wie, co to jest punkt smarny, smarownica i w ogóle, to dajcie sobie spokój. Nie wyobrażam sobie, żeby raz do roku płacić za takie rzeczy. Także to obsługi jest sporo, trzeba poleżeć, trzeba się ubrudzić po pachy i trzeba lubić takie rzeczy. To tak. Dlaczego ja kupiłem żuka na działkę? Ja kupiłem żuka na działkę dlatego, że po prostu szukałem kolejnego pretekstu, żeby kupić sobie grata. Już tam o tym chyba mówiłem w tym filmie wcześniej. Tam też powiedziałem, dlaczego moim zdaniem żuk się nie sprawdza i dlaczego lepiej kupić sobie przyczepę z wywrotem. I podtrzymuję to, ale ja go nie sprzedam i dalej będę się z nim męczył, no bo nie jestem normalny. To tak, dużo pali, to z wad. Teraz będą wady żuka moim zdaniem. Dużo pali. Powinien według miejskich legend palić 12 litrów, mi pali 15 ponad. Nie wiem, czy chcę go przerabiać na gaz, bo nie jeździ aż tak dużo. Może kiedyś go przerobię, chociaż nie wiem, czy chcę, żeby chodził jeszcze gorzej niż teraz. I chyba wolę lać i płakać, niż to robić. Druga wada jest taka, że jest przeraźliwie głośny w środku, przez co prędkość przelotowa pustego żuka to 80 na godzinę, a załadowanego to 70. A 70 dlatego też, że
są tu cztery bębny hamulcowe, które nawet jak są sprawne, to kiedy żuk jest załadowany, to one go tylko spowalniają i trzeba mieć to na uwadze. A poza tym, jak się go ora, jak jest załadowany, to po prostu gotuje się olej w silniku, o czym nie wiecie, bo wskaźnika temperatury oleju nie ma. Ja go dołożyłem i wiem. I po prostu, jeżeli chcecie orać załadowanego żuka, to musicie mieć chłodniczkę oleju. No i z wad to chyba tyle. Głośny i dużo pali. Z zalet jest bardzo prosty. Najczęściej da się go naprawić na poboczu, jeżeli coś się nie zesra tak naprawdę przeokrutnie. Trzeba wozić narzędzia, to też jest w sumie wada. No ale ja i tak zawsze je wożę, nieważne czym jeżdżę, bo jeżdżę samymi gratami, także skrzynkę zawsze mam. No i to chyba tyle. Jest brzydki, nie szkoda go, nie kręka na robocie. Jak jesteś nienormalny, kup se żuka. O, z wad, jeszcze jedna wada. Ten film będzie strasznie chaotyczny, bo ja się w ogóle nie przygotowałem. Wada jest taka, że pośrednio przez Złombol ceny części zamiennych i samych żuków poszybowały do góry i jest tych części mniej, bo złombolowcy dużo z tego wykupili. Czekam, aż im się znudzi, to może to jakoś wróci do normy. Te żuki tam skrzyniowe jeszcze są w miarę cenach i trochę ich jest, ale osobowe no to już są ceny takie no ponad dychę zawsze trzeba dać, a często i więcej. No i to tyle. Kolejny punkt programu. Kolejna sprawa. Co zawsze mam w żuku, jak jadę do lasu? I nie tylko w żuku. Jak jadę innym samochodem, to też to zabieram. Szczególnie jak widzę, że jest tam zła pogoda i tak dalej. Pada deszcz, śnieg. Zdarzają się przypały. I włożę to, mimo że mam słabą pamięć, to staram się pamiętać. Od rzeczy, powiedzmy, najbardziej niezbędnych. Szpader. Siekierka. Wcześniej woziłem ręczną piłę gałęziówkę, teraz wożę tą. Pasy do drzew. Szekle. Lina holownicza mocna. I ręczna wyciągarka. Taka. Ta jest trochę słaba, ale po ostatnim zakopaniu się coś tam zaczęła niedomagać. Poskręcałem ją trochę mocniej. Na razie chodzi jeszcze. Zobaczymy, ile wytrzyma. Żuk ma duży prześwit. Dobrze jeździ po lesie, po jakichś tam głębszych kałużach, dziurach. To ma to w dupie, ale jak jest pusty, to zakopie się wszędzie i zawsze i dlatego trzeba to mieć. No a te tam piła, no to wiadomo, powalone drzewa. Tutaj to sypią się ciągle. Wcześniej je po prostu starałem się jakoś tam przesuwać, czy coś tam na pobocze. Jak miałem ręczną piłkę, to nie chciało mi się tego ciąć. Teraz staram się to jakoś tam bardziej sobie z tym radzić. Na przykład tego tutaj, co ciąłem, to nie chciałbym ciąć ręczną piłą i raczej bym pojechał naokoło. Także tak. No i oczywiście pamiętajmy o tym, że tutaj jest słaby zasięg i ja tu jestem bardzo często sam, a do najbliższych sąsiadów mam ponad 2 km. Także no, beka bekom, ale mam też mam zawsze jakieś żarcie, wodę i apteczkę. Na razie się nie przydała. Oby tak zostało. No dobra, i dzisiaj to tyle. Miał być wielki film z pytaniami i odpowiedziami odnośnie żuka, a zapomniałem pewnie powiedzieć od cholery rzeczy. Nie przygotowałem się jak zawsze, także film trzyma standardowy, bardzo średni poziom. Miał być też profesjonalne składanie wózka. Skończyło się jak zwykle. Kto by pomyślał, że do złożenia wózka potrzebna jest wiertarka. Wiertło. No cóż. Tak. Trzymajcie się i do następnego. Do widzenia.
tutaj dobrze widać, jakim delikatnie nie pykło. Także to się zaraz poprawi i powinien się już otwierać i zamykać wtedy. Smarowane smarem uniwersalnym, bo to jest pomalowane i to też, więc żaden tam grafitowy chyba by się nie sprawdził, także jakiś tam zwykły. Nie wiem, o co chodzi z tymi kołami, bo to jedno nie miało w ogóle powietrza. Dwa były nabite do 2 barów, a w jednym był 1 bar, więc one chyba powinny być nabite z fabryki, ale coś komuś nie pykło. No ale teraz jest wszystko git i wózek jest gotowy do pracy. Jak na mnie, to i tak poszło gładko.